To jest przedstawić przeniesienia środków planu życia finansowego Rady 2013 na zadania priorytetowe. Jest pozytywna opinia? Tak. Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się od przerwy. Pozostałe kwoty to jest 2315 zł, 2335 zł. Prosi się na dofinansowanie wykonania materiału promocyjnego do 2013. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym roku już środki przeznaczaliśmy z naszego budżetu wewnętrznego Rady na wykonanie tablicy informacyjnej, znaczy tablicy informacyjnej, tylko tablicy otworzenie tablicy tutaj na górze. Tablica jest w trakcie odlewania. Uroczystość odsłonięcia tablicy. Prawdopodobnie jeszcze będę ustawiał scenariusz, ale prawdopodobnie będzie w tym samym dniu. Wtedy co podejmie podległości, czyli 31 października. Jeśli chodzi o środki, które pozostaną, te środki, które pozostaną, to jest 500 zł na zakup. Trudno na też to wydane. 500, ale 500 ustawiamy w takiej rezerwie, której opłaty wyższa, 500 na kasę dywaniki. 500 na dywaniki, tutaj by się coś podziało z ludźmi. Dla bezpieczeństwa, zabezpieczenie materiałów. Mamy z takich bieżących rzeczy, chciałem Państwa poinformować, że na stanie dzielniczy przybył nowy dodatkowy sprzęt informatyczny, czyli ten komputer, na którym już mało co można tutaj skorzystać, pójdzie już w odstawkę, zostanie ten sam monitor, bo jest dobry. Informatyk chyba już w tym tygodniu, bo na szczęście miał przyjść tam, tym, ale jeszcze nie przyszedł i mamy dzielnicowego laptopa, także będziemy też część materiałów tutaj starać się, żeby to odgrywać, będzie tutaj dyżurny, żeby pan Tadeusz też nie wykorzystywał, żeby nas nie obciążył na korzystanie z tego prywatnego sprzętu, bo boimy się o to, że się nie otwieram dyskusję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 19? Dziękuję. Kto jest przeciw? Ktoś jeszcze? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę do druku nr 19.